Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Lucyna Biskup, skarbnik miasta Lubartów. Szanowni Państwo, otrzymaliście materiały dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2011. Ja może tak pokrótce przybliżę najważniejsze dochody i wydatki. Otóż proszę Państwa, na dzień 30 czerwca planowane dochody stanowiły kwotę 80 386 684 zł i zrealizowane zostały w wysokości 33 714 110 zł, co stanowi 41,94%. Zestawienie dochodów zgodnie z działami klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona do tych materiałów tabela numer 1. I tak proszę Państwa, w dziale rolnictwo i łowiectwo wpłynęły do budżetu miasta środki w wysokości 4478 zł, transport i łączność 3238 zł, gospodarka mieszkaniowa 1 252 346 zł, działalność usługowa to kwota 73 979 zł, administracja publiczna to 228 623 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej 63 666 zł, obrona narodowa 900 zł, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota, która wpłynęła to środki w wysokości 15 561 482 zł. Różne rozliczenia to kwota 10 341 tysięcy. Są to subwencje oświatowe i ogólne. Kolejny dział oświata i wychowanie. W tym dziale wpłynęły środki w wysokości 1 484 511 zł. Są to głównie dotacje na przedszkola publiczne i niepubliczne. Dział 851 ochrona zdrowia, wpływy to 1400 zł. Opieka społeczna 3 641 254 zł. Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 1165 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza 118 218 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 805 453 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 269 zł, a kultura fizyczna to kwota 130 929 zł. Łącznie, tak jak mówiłam, 33 714 110 zł. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, tutaj proszę Państwa, na planowaną kwotę 85 963 624 zł. Wydatkowaliśmy środki w wysokości 32 947 278 zł, co stanowi 38,33% planu, z czego kwota 2 749 561 zł to wydatki na inwestycje, a kwota 30 197 717 zł to wydatki bieżące. W tym 2 799 515 to środki poniesione na zadania z zakresu administracji rządowej, a kwota 3 224 450 to środki wydatkowane na dotacje. W tym 1 389 287 zł to są dotacje przekazane dla przedszkoli niepublicznych. I tak jak dochody w tabeli numer 2, w tabeli numer 1, tak wydatki zostały zestawione w tabeli numer 2. I tutaj proszę Państwa, na rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy 5 458 tysięcy, na transport i łączność poniesione w pierwszym półroczu wydatki to kwota 610 873 zł. Gospodarka mieszkaniowa, tutaj wydatkowaliśmy środki w wysokości 1 623 344 zł, w tym około miliona na zakup gruntów. Działalność usługowa, proszę Państwa, tutaj mieszczą się plany zagospodarowania przestrzennego i cmentarze. Tutaj wydatki stanowiły kwotę 58 141 zł. Administracja publiczna to wydatki rzędu 4 038 144 zł. Urzędy naczelnych organów władzy to kwota 61 318 zł.
Na bezpieczeństwo publiczne wydatkowaliśmy środki w wysokości 20 336 zł i była to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji. Obsługa długu, czyli odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek, to kwota 297 585 zł. Na wydatki w oświacie z budżetu miasta wypłacono środki w wysokości 16 360 100 zł. Na ochronę zdrowia 205 035 zł. Są to wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Następny dział, opieka społeczna. Tutaj proszę Państwa, na zadania z zakresu opieki społecznej miasto w pierwszym półroczu wydatkowało środki w wysokości 4 892 411 zł. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej to kwota 22 140 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj wydatkowaliśmy środki w wysokości 1 313 506 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W tym głównie na dotacje dla naszych jednostek. Wydatkowaliśmy środki w wysokości 2 439 042 zł. Ostatni dział, kultura fizyczna i sport, tutaj wydatki wynoszą 873 078 zł, co łącznie daje nam kwotę 32 947 000. Proszę Państwa, budżet miasta zamknął się na dzień 30 czerwca 2015 roku wynikiem dodatnim w wysokości 766 832 zł. W omawianym okresie miasto dokonało spłaty zaciągniętych w latach minionych kredytów w wysokości 1 566 400 zł. Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 22 731 459 zł i 79 groszy. Należności miasta to kwota 10 195 857 zł, w tym zaległości to kwota 4 361 890 zł, z tego 1 341 828 zł to są zaległości z tytułu podatków i opłat. Kwota około 2 milionów złotych to należności i zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a pozostała kwota to inne zadłużenia należności miasta z tytułu na przykład czynszów i dzierżaw. Proszę Państwa, dochody z mienia komunalnego na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 1 243 190 zł. To by było tyle, jeśli chodzi o takie najkrótsze sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 6 miesięcy bieżącego roku. Dziękujemy Pani Skarbnik. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś tego punktu nie opiniowaliśmy na komisjach, dlatego otwieram dyskusję. Chciałem się zapytać, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać najpierw o wykonanie dochodów. Niepokoją mnie do pozycji i chciałbym prosić o wyjaśnienie. Po pierwsze, dział 6 transport i łączność. Wykonanie zaledwie 0,4%. Na planowanych 825 554 zł wydatkowano do połowy roku 3238 zł. Tak jak powiedziałem, to jest 0,4%. Druga pozycja, która mnie też niepokoi, jeżeli chodzi o dochody, to jest w dziale gospodarka mieszkaniowa, więc w dziale 700. Poziom wykonania 22% na połowie, czy za półrocze. I tutaj najbardziej taka niepokojąca pozycja, zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3 886 000, a wykonano na poziomie 137 671, czyli 3,5%. To jest stan na półrocze. I ostatnia pozycja, która mnie też niepokoi, to jest oczywiście kultura fizyczna. My wszyscy wiemy, że chcemy budować kompleks przy ulicy Parkowej.
ale z zaplanowanych w tym dziale środków na finansowanie własnych inwestycji ze innych źródeł. Przypomnę, że zaplanowaliśmy 4 250 000, a nie mamy ani grosza. W związku z tym chciałbym zapytać o to, czy istnieje w ogóle jakakolwiek możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu właśnie ze źródeł zewnętrznych, a jeśli tak, to na jakiej podstawie to sądzimy, czy mamy jakieś oznaki, że dostaniemy te pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie wydatków, to oczywiście potwierdza się ten sam dział, czyli transport i łączność tutaj na poziomie 23%. Chciałbym wiedzieć dlaczego, bo z zaplanowanych 2 600 000 wydaliśmy tylko 610 000, być może to chodzi o przetargi i tak dalej, to było ujaśnienie. No i też się powtarza kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe, oczywiście 7,25%, a więc tutaj zaplanowanych prawie 6 milionów wydaliśmy tylko 420 000. Chciałbym zapytać o powód tej sytuacji. Dziękuję. Dziękujemy panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Proszę bardzo, panie burmistrzu, czekamy na odpowiedź. Tak odpowiadając, pani skarbnik może jeszcze w międzyczasie sprawdzi, ile dochodu jest w drugim półroczu, bo to jest informacja ważna. Jeśli chodzi o działy transport i łączność, to głównie brak dochodu jest z tytułu, że rewitalizacja hali targowej, bo to się tu mieści, wpłynęła zwrot tej kwoty, którą mamy zewnętrzną, wpłynęła nam po 30 czerwca bieżącego roku i ona się pojawi w drugim półroczu. Dochód z majątku w tym roku powinien się nam zrealizować w dobrym stopniu, w dobrym procencie, bo odbywają się przetargi na sprzedaż i w strefie specjalnej, i w terenach gospodarczych. Więc tutaj rzeczywiście nie było jeszcze dochodu do czerwca, ale już 1 000 000 zł wpłynęło w lipcu, teraz kolejne 2 przetargi, także tutaj akurat dochód z majątku w tym roku powinien się nam w miarę dobrze zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o kulturę fizyczną i dochody zewnętrzne, no to wszyscy wiemy, proszę państwa, że jesteśmy w takim trochę okresie przestojowym pomiędzy transzami finansowania unijnego z okresu 7-13 i teraz 14-20. Są uruchamiane już te programy, natomiast tak na wprost to środki zewnętrzne w tym roku na kulturę i sport są z ministerstwa pozyskiwane w harmonogramie rozłożonym na boisko sportowe. Już kilka dni temu korygowaliśmy z ministerstwem, więc podpiszę na najbliższym czasie umowę z ministerstwem sportu na kwotę 900 000 dotacji na obiekt sportowy. Więc to jest jedna. No i proszę państwa, to co jest przed nami, to uruchamiane konkursy w ramach regionalnego programu operacyjnego. I na co my z kolei, czy ja mam taką szczególną nadzieję, to zintegrowane inwestycje terytorialne, gdzie jest szansa na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych. Po długich debatach, nie pamiętam tam w tej chwili, czy państwu przekazałem tę informację, ale po długich debatach w ramach obszaru funkcjonalnego lubelskiego, wszystkie gminy, 16 gmin łącznie z miastem Lublin, postanowiliśmy dokonać podziału tych pieniędzy w latach przyszłych według wskaźnika ludnościowego, więc każdy mniej więcej dostanie w takim stosunku, jaką ma liczbę swoich mieszkańców. I tutaj z tego ośrodka, z ZIT-u też liczę, że część środków w tym obszarze rewitalizacji parku i obiektu uda się pozyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym zamykam punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Wyrażenie opinii w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację budżetu obywatelskiego miasta Lubartu. I tutaj, proszę państwa, do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło pismo od pana burmistrza, który może je zacytuję na podstawie paragrafu 2 ustępu
ustęp 1 załącznika do uchwały Rady Miasta Lubaków z dnia 21 lipca w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Miasto Lubaków konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta. Proszę o wyrażenie pozytywnej opinii, aby w budżecie roku 2016 środki w wysokości 735 tysięcy zł przeznaczyć na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. To pismo wpłynęło do mnie. Punkt znalazł się w porządku obrad. Zwracam również uwagę, że uchwała jest już prawomocna. Możemy na bazie jej przeprowadzać te konsultacje. Dlatego wiem, że na komisjach również nie było wymogu opiniowania, ale wiem, że komisje wyrażały swoje opinie na poszczególnych posiedzeniach. Dlatego poprosiłbym teraz poszczególne komisje o to, aby nam przedstawiły, jak to, czy w ogóle i w jaki sposób tym tematem się zajęły. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych. Komisja Budżetowa zdefiniowała wniosek pana burmistrza. 4 osoby były za, 1 wstrzymała. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja wydała jednogłośnie 6 osób za. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja wyraziła pozytywność. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja wyraziła pozytywną opinię stosunkiem głosów 6 za. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja wydała jednogłośnie 6 głosów za pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że w tym momencie wyrażamy tylko i wyłącznie opinię w sprawie środków finansowanych, treść pisma Państwo odczytałem, jakie wpłynęło, więc w tym momencie jako Rada Miasta wyrazimy opinię w sprawie tej kwoty, która została zaproponowana z przeznaczeniem ją na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Kto z szanownych koleżanków i koleżanek radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie tej kwoty? Proszę podnieść. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła ową opinię. Wszyscy radni głosowali za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. Przepraszam najmocniej, nie ma jednego radnego, 20 radnych. Przepraszam najmocniej. Dziękuję szanownemu prezydium, że zwrócił uwagę. Przechodzimy teraz, zamykam punkt 6 porządku obrad, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest zgłaszana prośba o przerwę, ogłaszam 10 minut przerwy. Nie, dwa dni przerwy. Wznawiam po przerwie obrady 10 sesji Rady Miasta i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie przechodzimy do punktu 7a. Uchwalenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubaków, opracowanie na lata 2015-30. Zanim tutaj jeszcze poproszę pana o wprowadzenie, chciałem radnych poinformować, że w materiałach na sesję Rady Miasta otrzymali państwo niewłaściwy plik wypalony na płycie, dwa pliki w zasadzie. Podczas Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa został przegłosowany wniosek i tutaj radni podczas tej komisji zgodzili się co do tego, żeby materiały z bieżącym załącznikiem, który jest do tej uchwały, znalazły się na stronie Urzędu Miasta. Te materiały na stronie Urzędu Miasta się znalazły ze wszystkimi poprawkami, jakie miały być
tym planie, jaki miały się w tym planie znaleźć. Proszę bardzo pana naczelnika Turowskiego o wprowadzenie do tego punktu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubartów na lata 2015-2030 są opracowane na podstawie artykułu 19 ustawy 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne. Jest to obowiązek gminy. Więc nasz dokument został opracowany w związku z przystąpieniem do planu gospodarki niskoemisyjnej i zrobiony przez tego samego wykonawcę, który jest dzisiaj z nami obecny na sali. Ustawa nakłada również na gminy obowiązek uzgodnienia przedmiotowego dokumentu przedkładany pod obrady Rady. Plan posiada, był opiniowany przez PGE Dystrybucja Oddział w Lublinie, Polską Spółkę Gazownictwa, Spółkę za Oddział w Tarnowie i Zakład w Lublinie. Uzyskał również pozytywną opinię Zarządu Województwa Lubelskiego. Natomiast lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpili od obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu. Dokument jest kompletny, został upubliczniony na stronie internetowej miasta od 12 sierpnia do 2 września. Później w trakcie konsultacji społecznych wpłynęły również uwagi. Dokument po naniesieniu wszystkich uwag w wersji całkowitej jest dostępny na stronie internetowej www.lubartów.pl. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania do dokumentu, mamy autora na sali, można skorzystać. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałem poznać opinię Komisji Rady Miasta w sprawie proponowanego projektu uchwały. Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. Komisja Budżetowa Kontynuuje do Prawa. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Komisja wydała jednogłośnie 3 głosy za pozytywną. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja Budżetowa zbyt się. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja zaopiniowała pozytywnie, z punktem głosu 5 za i 2 wstrzymujących. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Opinia pozytywna, 4 głosy za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Wróblewski. Jakub Wróblewski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ja mam takie pytanie. Przepraszam, dokument jest dosyć obszerny. 131 stron, jak mam teraz bez załączników, więc go nie wydrukowałem, nie będę się posługiwał treścią. Tym bardziej, że no, ostateczna wersja wczoraj została zamieszczona na stronie internetowego Urzędu Miasta. Ale mam takie pytanie. W dokumencie nie przewidziano możliwości budowy instalacji prosumenckich na terenie miasta. To są instalacje takie, które budują na przykład, które produkują z ogniw fotowoltaicznych energię elektryczną na potrzeby danej nieruchomości, czy na potrzeby również również nadwyżka tej produkowanej energii może być sprzedawana do sieci. Z tego co wiem, jest dosyć bogato zaopatrzony w środki program właśnie rozwijający tego typu energetykę rozproszoną, też te instalacje prosumenckie. Chciałem zapytać o przyczynę, dlaczego nie uwzględniono tego w dokumencie. Zaznaczam, że takie instalacje mogą montować zarówno osoby indywidualne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie mieszkaniowe. I wydaje się, że jest to duża możliwość nie tylko na oszczędność energii, ale również na jakby zaspokojenie potrzeb energetycznych miasta w tym zakresie. Chciałem zapytać, czy istnieje taka możliwość, żeby jednak w tym planie tego typu rzeczy się znalazły. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan pyta od razu o plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów, tak? Tak. Również do następnego punktu. Proszę bardzo, przedstawiciela firmy. Wysoka Rado, panie burmistrzu, w projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe koncentrujemy się zgodnie z zapisami ustawowymi na energii elektrycznej, gazie i zaopatrzeniu w ciepło. Po nowelizacji ustawy, która miała miejsce kilka lat temu, również należy, i tutaj też w tym dokumencie jest zwrócona dosyć szczególna uwaga, na odnawialne źródła energii.
i została przeanalizowana sytuacja w mieście prywatów dotycząca w zasadzie wszystkich odnawialnych źródeł energii. Ze względu na to, że stanowicie pewien organizm miejski, niektóre źródła są dla Was po prostu zamknięte, chociażby energia wiatru, prawda? W mieście nie da się robić. Natomiast zapisy tutaj są, dotyczą przede wszystkim możliwości budowy na terenie, czy funkcjonowania na terenie miasta drobnych przydomowych instalacji, głównie w oparciu o słońce. Więc zapisy ogólne, które umożliwiają zarówno użytkowanie energii słonecznej do fotowoltaiki, jak i do solarów, w tym dokumencie się znajdują. Natomiast jeżeli chodzi o zadania, są tu ustalone głównie zadania, które będą realizowane przez samorząd gminny. Są też zadania, które będą realizowane przez instytucje związane z dystrybucją i produkcją energii. Natomiast nie ma, zgodnie z charakterem tego dokumentu, tutaj takich bardzo szczegółowych zadań dotyczących budowy poszczególnych instalacji. Ale są zapisy, które wskazują na celowość budowy tego typu instalacji na terenie miasta. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałem również radnych poinformować, bo być może za mało to wybrzmiało w ustach pana naczelnika Torowskiego, że odbyły się bardzo szerokie konsultacje w sprawie tego programu gospodarki niskoemisyjnej i wszystkie zainteresowane strony, które chciały wziąć udział w tych konsultacjach, miały do tego prawo wnieść poprawki do tego programu, również miały taką możliwość. No i ostateczny dokument jest efektem tych konsultacji. Ja mogę przeczytać zdanie, które... Możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie miasta lub warunków. Ilość energii możliwej do pozyskania na terenie miasta jest zbyt mała do budowy wysokotemperaturowych systemów fotowoltaicznych, ale wystarczająca do konwersji fototermicznej za pomocą kolektorów i systemów solarnych. Oznacza to, że na przedmiotowym terenie możliwe jest pozyskanie słonecznej energii cieplnej o charakterze zdecentralizowanym, realizowana głównie dla potrzeb przygotowania ciepłej wody. W instalacjach pracujących cały rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w rolnictwie, w hodowli roślin szklarni, w procesach suszarniczych. Rachunki ekonomiczne opłacalność stosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb gospodarstw domowych jest ciągle zbyt mała. Rozwój systemów wykorzystujących energię słoneczną hamowany jest przez wysokie koszty inwestycyjne związane z tego typu instalacjami. Celowym byłoby pozyskanie energii słonecznej w systemie letnim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ale to tak, dziękujemy. Cały rozdział wskazał pan akurat ten przepis, który o tym mówi. To jest ten zapis w planie gospodarki niskoemisyjnej. Przepraszam, w założeniu do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta lub warunków. Być może radny ma jeszcze jakieś pytania. Prosiłbym, żeby pan umożliwił radnemu zadanie pytania. Przepraszam bardzo, jeżeli rozumiem, ten fragment, który pan przeczytał, wskazuje pan na, nie na ogniwa fotowoltaiczne, w dalszym części pan wyklucza te stosowanie tych ogniw, wskazał pan natomiast na tak zwane solary, czyli przygotowanie, podgrzewanie wody, natomiast nie produkujące energię elektryczną, to też jest również przedmiotem tego opracowania. Tam we fragmencie dotyczącym właśnie energii elektrycznej pan to najwyraźniej wskazuje. Nie chodzi o wyznaczenie konkretnych zadań, ale o wskazanie możliwości dokonania takich instalacji, ponieważ to potem umożliwia podmiotom z terenu miasta aplikowanie o dosyć znaczne środki na ten cel. Chciałem wskazać, że zwłaszcza powinny tym być zainteresowane podmioty, które zarządzają budynkami, gdzie jest dosyć duża powierzchnia dachu, gdzie można takie ogniwa fotowoltaiczne instalować, a tym samym obniżyć koszty elektryczne funkcjonowania tych budynków i jakby poprawić bilans również ekonomiczny tych budynków. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem zwrócić uwagę radnemu, że instytucje, które zarządzają dosyć dużymi połaciami dachów, jeżeli tak to powiemy, są wpisane w ten program gospodarki niskoemisyjnej ze źródłami fotowoltaicznymi. Wiem. Proszę bardzo o odpowiedź.
wykonawcę z tego odpowiedzi. Mam za sobą długą drogę dzisiaj, może to męczący dzień po prostu na pytanie o prosumenta. Myślę, że jakby odpowiedź zawiera się w troszkę innym schemacie. No, plan założeń zaopatrzenia w ciepło dotyczy rozwoju sieci na terenie miasta, natomiast instalacje prosumenckie są budowane na istniejących sieciach, czyli tak na dobrą sprawę każdy z nas, każda nasza instalacja domowa może być przyłączona do sieci na zasadzie takiej, że jeżeli nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 10 kW, możemy sobie przyłączyć 10-kilowatową instalację produkującą energię elektryczną, natomiast obowiązkiem zakładu energetycznego, czyli PGE, jest przyłączenie nas do takiej instalacji, bo do tej pory jakby najbardziej problematyczne w tym wszystkim było przyłączanie instalacji produkujących energię elektryczną. Największe problemy, z jakimi się zderzaliśmy jako producenci energii, to było tak naprawdę przepchnięcie przez zakład energetyczny. Dzięki ustawie typu prosument każdy, kto ma przyłącze energetyczne, każdy, kto pobiera energię, może taką energię wytwarzać, zakłada się dwukierunkowy licznik. Czyli to idzie w dwóch kierunkach, czyli jakby zamieszczanie tego odrębnie w dokumencie pod tytułem przygotowym, w dokumencie, na którym dyskutujemy, wydaje mi się, że jest niewłaściwe. To powinno się znaleźć w planie gospodarki niskoemisyjnej jako jedno z zadań, nad którymi pracujemy, czy poprawiające nasze środowisko. Natomiast nie ma potrzeby odrębnego notyfikowania tego, dlatego że wszędzie tam, gdzie jest dostęp do energii elektrycznej, jest możliwość przyłączenia się na zasadzie prosumenta. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, jeżeli nie, to będziemy to jeszcze zmieniać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do przyjęcia uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubartów. Opracowanie lata 2015-2030. Kto z szanownych kolegów i koleżanek radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwalenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów. Proszę o wprowadzenie. Szanowni Państwo, plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego opracowanie wiąże się również z wydatkowaniem funduszy unijnych w okresie 2014-2020. Na zasadzie osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej do 2020 roku, które zakładają m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej. Prace nad planem w naszym mieście zaczęły się w 2013 roku, kiedy wystąpiliśmy o dofinansowanie do opracowania takiego planu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, powstając z udziałem środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska na lata 2007-2013. Ten dokument na początku miał być dokumentem nieobowiązkowym. W chwili obecnej wiemy, że aplikowanie o środki zarówno w Programie Operacyjnym Infrastruktura Środowisko, jak również o środki w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego wymagają zapisania danych projektów w planie gospodarki niskoemisyjnej. W przygotowanym przez nas opracowaniu znalazły się te projekty, o których istnieje wiemy, że będą przygotowywane do aplikowania. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że być może pomimo szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących tego opracowania tego programu, znajdują się na terenie miasta podmioty, które taką potrzebę mają jeszcze nieuświadomioną i w momencie, kiedy będą miały możliwość aplikowania o środki, również będziemy musieli pochylić się nad tym planem ponownie. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami na komisjach, mamy obecnego na sali wykonawcę naszego programu, pana Bartosza Szymusika, który w krótkiej prezentacji przybliży Państwu plan gospodarki niskoemisyjnej. Zapraszam pana Bartosza, ale teraz Państwu sobie życzę, że najpierw poznamy opinię komisji. Opinię, będzie nam łatwiej. Przepraszam najmocniej. Zrobimy tak, że proszę bardzo o wyrażenie w tej sprawie tej uchwały Komisja Budżetowa Instytutów Gospodarczych. Planowania przestrzennego i budownictwa. Komisja pozytywnie, jednogłośnie 6 głosów za. Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Pozytywnie 7 głosów. Społecznych i porządku publicznego. Pozytywnie 6 głosów. Oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Opinia pozytywna 3 głosów. Dziękuję bardzo. Ciekawe, że w następnej uchwale też takie będą jednogłośne głosy. No ale proszę bardzo pana Bartosza, zapraszamy do mównicy.
Moglibyśmy poprosić o troszkę o tutaj przygaszenie światła przy, przynajmniej przy... Proszę Państwa, zacznę od tego, że operujemy tutaj dwoma takimi pojęciami. Gospodarka niskoemisyjna i niska emisja. Podobnie brzmiące, ale oznaczają zupełnie co innego. Gospodarka niskoemisyjna wiąże się z takim systemem gospodarki, w którym emisje zanieczyszczeń do powietrza są niewielkie. Natomiast niska emisja, to pojęcie, oznacza emisję, która powstaje w emitorach do wysokości 40 metrów. Czyli takie, które najdłużej zalegają w terenie, które nie są przewietrzane przez wiatr. Co to jest plan gospodarki niskoemisyjnej? Przede wszystkim, tak jak wspomniał Pan Naczelnik, jest to dokument, który ma stanowić dla Państwa przepustkę do uzyskiwania środków zewnętrznych na cele związane z tym programem i opisane w tym programie. Generalnie chodzi o to, że Polska jako kraj przyjęła, podpisała pewne zobowiązania wynikające z przepisów wspólnotowych dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. I w związku z tym jesteśmy zobowiązani do podjęcia takich działań. Plan gospodarki niskoemisyjnej z założenia dotyczy pewnego zamkniętego obszaru geograficznego, w tym przypadku gminy, i uwzględnia działania we wszystkich sektorach funkcjonujących na terenie gminy, to znaczy powinien umożliwiać ubieganie się aplikacji o środki zewnętrzne nie tylko właścicielowi tego opracowania, czyli samorządowi, ale również innym podmiotom funkcjonującym na terenie gminy, i tak to staraliśmy się skonstruować. Cele takiego, ogólne cele, to jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i podniesienie efektywności energetycznej jako jeden z efektów, a drugi z efektów, który jest tutaj bardzo mocno akcentowany i wymagany, jest to wzrost udziału energii pochodzących z odnawialnych źródeł. Generalne założenia dotyczące przeciwdziałania tej niskiej emisji, czy wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej z pakietu klimatyczno-energetycznego, to redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie o 20% również efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej. Ze względu na prawdopodobnie sytuację gospodarczą, Polska została troszeczkę tak łagodniej potraktowana i te limity ma troszeczkę niższe. Aby gmina mogła przystąpić do opracowania tego dokumentu, Wysoka Rada podjęła stosowną uchwałę. Opracowanie jest dofinansowane ze środków pomocowych z programu Infrastruktura i Środowisko, więc było wykonane opracowanie wniosku i ten wniosek został zaakceptowany. Proszę Państwa, to jest kilka takich podstawowych informacji w liczbach o mieście. Myślę, że nie ma sensu się na tym zatrzymywać. Państwo to doskonale znają. Zaopatrzenie w ciepło na terenie miasta w zasadzie jest z kilku podstawowych źródeł. Pierwsza sprawa to system ciepłowniczy obsługujący tutaj dużą część miasta. Niektóre budynki czy zespoły budynków wyposażone są w źródła właśnie obsługujące te zespoły budynków, no i budynki jednorodzinne czy niewielkie budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarczą, posiadają własne źródła energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej zajmuje się podstawowymi sektorami w takim właśnie układzie, opracowanie jest wykonane. Obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, obiekty działalności gospodarczej, transport i oświetlenie uliczne. Aby opracować taki dokument i przyjąć pewne
proponowane efekty musieliśmy wyznaczyć rok bazowy. Nie jest to łatwa sprawa, ponieważ założenia dotyczące opracowania tego dokumentu są takie, że należałoby przyjąć rok, dla którego posiadamy dosyć dobrze udokumentowane dane dotyczące zużycia paliw i emisji. No nie jest to łatwa sprawa. Instytucje publiczne mają, o ile dobrze pamiętam, przepisy dotyczące przechowywania dokumentów księgowych 5 lat, więc uzyskać informacje nawet w postaci zliczenia faktur, ile zapłacono za ciepło sprzed lat kilkunastu, nie jest łatwe. No ale okazało się, że znaleźliśmy pewne źródła. Dokument, który Państwo uchwalili przed chwilką, założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, był opracowany dosyć dawno na terenie miasta Lubartu, więc tam pewne rzeczy już były przeanalizowane i mogliśmy wykorzystać to jako pewne dane bazowe. Proszę Państwa, ponieważ plan gospodarki niskoemisyjnej koncentruje się jako na głównym, mierzalnym czynniku na dwutlenku węgla, więc są takie standardowe przeliczniki, jak zużycie poszczególnych nośników energii przelicza się tak, aby uzyskać jednolite dane emisyjne. To jest po prostu wzorek obliczeniowy, także myślę, że nic istotnego. Stosując te wzory, oszacowaliśmy zużycie energii i emisję dwutlenku węgla w roku bazowym. Oczywiście pewne obliczenia musieliśmy przyjąć metodami wskaźnikowymi, pewne natomiast w oparciu o posiadane dane źródłowe. Także efektem jest określenie, jak wygląda podział udział sektorów w emisji dwutlenku węgla na terenie miasta. Wychodzi na to, że główne zużycie następuje w obiektach działalności gospodarczej i budynkach mieszkalnych. Drugim rokiem, dla którego zrobiliśmy obliczenia, jest to rok ubiegły i to jest rok, w którym dysponujemy już pewnymi dużo szczegółowszymi danymi dotyczącymi emisji. W pewnych obszarach oczywiście było to robione metodami wskaźnikowymi, ale jak Państwo pewnie wiedzą, w ramach opracowania tego dokumentu do wszystkich budynków mieszkalnych, do wszelkich instytucji użyteczności publicznej, do większych zakładów, do spółdzielni wspólnot mieszkalnych były rozsyłane ankiety, gdzie pytaliśmy o to zużycie, więc w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dostaliśmy informacje i z budynków użyteczności publicznej prawie 100%. W przypadku budynków prywatnych było troszeczkę gorzej, ale ilość danych, które otrzymaliśmy z ankiet, pozwoliła nam na sprawdzenie poprawności wyliczeń stosowanych w opracowaniu i przyjęciu, że te wyniki są, myślę, że bardzo bliskie rzeczywistym. Procentowo emisja dwutlenku węgla przedstawia się troszeczkę inaczej, a następna tabelka to będzie, jak zmieniły się emisje w porównaniu z rokiem bazowym. I proszę zwrócić uwagę, że budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, obiekty działalności gospodarczej i oświetlenie uliczne spadek.
Efekt jest na pewno tego, że w każdym z tych sektorów były prowadzone modernizacje, termomodernizacje, wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne. Jest nam okres 15 lat, więc nawet jeżeli ktoś nie chce zmieniać pieca z powodu ochrony środowiska, to czasem jest zmuszony z powodu jego zużycia czy awarii. Więc tutaj teraz już systemy grzewcze są zasilane znacznie sprawniejszymi źródłami. Natomiast transport. Wzrost nie wynika z tego, że to samochody są coraz bardziej ekologiczne generalnie, ale wzrost wynika z olbrzymiego zwiększenia się liczby samochodów. Ja nie pamiętam, jakie tutaj były wskaźniki, ale w innym przypadku jednego powiatu, gdzie robiliśmy takie badania, od roku 99 do 13 liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie tego powiatu wzrosła 6-krotnie. Samochodów ciężarowych blisko 5-krotnie. To wyobraźmy sobie, jakie to duże emisje, zwłaszcza, że każdy samochód no, nie tylko wydziela spaliny z rury wydechowej, ale również ogumienie powoduje dosyć duże pylenie. Także emisja gazów cieplarnianych według sektorów użytkowników wygląda w ten sposób. Porównanie dla roku bazowego i roku 2014. Oczywiście generalnie w tym programie zakładamy, że na koniec realizacji tego dokumentu te wskaźniki nam się jeszcze zwiększą. Mówię, zwiększy się oszczędność, czy redukcja tej emisji. W jakich obszarach widzimy możliwość redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza? Przede wszystkim termomodernizacja wszystkich budynków. W programie opisane są bardziej szczegółowe te wskaźniki, ale pełna termomodernizacja budynku pozwala, w zależności od tego, co jest robione, ale od 30 do 50% zaoszczędzić energii cieplnej. Przy wymianie źródła ciepła to też zależy od tego, co na co zmieniamy, prawda? Ale stary, bardzo stary piec węglowy zamieniany na piec gazowy może spowodować czasami kilkanaście i dwadzieścia kilka procent oszczędności. Także, a oszczędność paliwa to jest redukcja emisji. Więc mamy tutaj przede wszystkim sprawy związane z termomodernizacją, modernizacją technologii ogrzewania, rozbudowa sieci. Wiadomo, ciepłownie, które mają sieci bez izolacji, mają olbrzymie straty i to też to wychodzi przez komin, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi natomiast o inne działania, ograniczenie emisyjności transportu drogowego, wpisane są zadania tego typu, między innymi po to, żeby gmina mogła posługiwać się tym dokumentem jako pewnym załącznikiem przy ubieganiu się o środki na modernizację systemu drogowego. Oczywiście na terenie miasta wielkich możliwości budowy nowych dróg nie ma, ale modernizacja istniejących znacząco wpływa na usprawnienie ruchu, na mniejsze wibracje, mniejsze emisje spalin, więc jakaś podstawa do punkcików później przy ocenie takiego wniosku w oparciu o ten program być może się znajdzie. Teraz zadania, które zostały zgłoszone do planu gospodarki niskoemisyjnej. Część zadań została zgłoszona w trakcie konsultacji społeczne, które były prowadzone na etapie tworzenia dokumentu. Tak jak wspomniałem, była dosyć szeroka akcja ankietowa do
mieszkań prywatnych trafiło ponad 3,5 tysiąca ankiet. Trafiły też do, tak powiem, zakładów, instytucji. W każdej z ankiet prosiliśmy nie tylko o informacje o aktualnie spalanych paliwach, ale i o potrzebach inwestycyjnych. Także możliwe to oczywiście było tutaj przedstawienie głównych kierunków. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe, żeby w dokumencie ująć wszystkie przewidywane zadania. Niektóre zadania trzeba opisać w sposób bardziej ogólny, tak, żeby nie zamykać drogi do ubiegania się o jakieś środki również i tym podmiotom, które na chwilę obecną nie zgłosiły swoich pomysłów. Więc tam, gdzie można, są te zadania pisane dosyć szczegółowo. Tam, gdzie taka potrzeba była, są wpisane bardziej ogólnie. Proszę Państwa, kolejne slajdy to harmonogram rzeczowo-finansowy. On również jest podzielony na te sektory, czyli budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tu będzie inwestorem gmina i gmina ma dosyć dobre rozeznanie dotyczące potrzeb, więc tu mogliśmy te planowane obiekty wymienić dosyć dokładnie. Tu mamy dalszy ciąg obiektów użyteczności publicznej. Oczywiście nie tylko prosiliśmy o takie informacje gminę, ale również i inne instytucje administracyjne na terenie gminy, czyli starostwo, administracje rządowe, prokuraturę, policję. Także tu wszystkie te zgłoszone działania są wypisane. Są systemy ogrzewania również wpisane. To myślę, że nie ma sensu w tej chwili omawiać szczegółowo, bo Państwo to mają zarówno w formie elektronicznej, jak i na stronie internetowej, ale generalnie tam, gdzie jest możliwe wypisanie konkretnych nazw potencjalnych inwestorów, jest to zrobione. Tam, gdzie nie ma takiej możliwości, są wpisane pewne zadania w sposób bardziej ogólny. W każdym bądź razie, jak mówiłem, dokument ten powinien stanowić dla Państwa coś w rodzaju uzasadnienia do wniosków, które będą składane do ośrodki unijne, środki, które będą w dyspozycji Funduszy Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, ja może przejdę do... Nie wiem, czy w ogóle przeskakuję. To jest, proszę Państwa, główny cel strategiczny, który tutaj założyliśmy na podstawie zarówno obliczeń dla roku bazowego, dla roku 2014, jak i szacowanych efektów działań, które będą prowadzone do 2022 roku, że emisja dwutlenku węgla będzie zredukowana o około 22%, co przeliczone jest tam na tysiące ton dwutlenku węgla. W
Wiadomo, że realizacja tego dokumentu powinna być przez miasto koordynowana. I ponieważ dokument obejmuje wiele dziedzin, Urząd Miasta musi prowadzić bieżącą kontrolę zarówno działań, jak i realizacji reakcji na zgłaszane potrzeby. Dokument tego typu jest to strategia sektorowa dotycząca energetyki i ochrony środowiska, ale jako założenie każdej strategii jest to, że jest ona dokumentem żywym, powinna być na bieżąco monitorowana i w razie gdyby zaszła taka potrzeba, należy wprowadzać w niej jakieś zmiany i korekty. Tu jest to właśnie pisane, że jeżeli z monitoringu, który będzie prowadzony, będą wynikały konieczności zmian. Z czego mogą wynikać te konieczności? Proszę Państwa, tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie na tym etapie określić, jak będą sformułowane zapisy w dokumentach programowych, gdzie będą określone zasady ubiegania się o środki. Być może będą jakieś bardzo szczególne wymogi, które na chwilę obecną nie są znane i które być może będzie trzeba wprowadzać jakimiś aneksami czy aktualizacjami tego dokumentu. To są takie podstawowe i główne informacje o dokumencie. Jeżeli Państwo mają jakieś szczegółowe pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Światło. Proszę Państwa, dyskusję w tym temacie już otworzyłem w sprawie tej uchwały. Czy może radni zechcieliby wziąć udział w dyskusji? Proszę bardzo. Kto z radnych chciałby dopytać? Nie widzę. W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przechodzimy do przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubatów. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych wzięło udział w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Wystąpienia, przyjęcie